19 psów ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie ponownie stanęło przed obiektywem Natalii Góreckiej. W sesji pod tytułem 19 marzeń towarzyszą im miłośniczki czworonogów. Panie, które wcześniej adoptowały psy, a także wolontariuszka w schronisku i pracownik miejskiego zakładu Zieleni, chcą pokazać, że bezdomne psy są wyjątkowe, piękne, radosne, spragnione czułości i chętne do współpracy. W sesji uczestniczy 19 czworonogów. Autorkom projektu zależy na tym, by dom znalazły te, które Najbardziej go potrzebują. Sesja już przynosi efekty, bo kilka psiaków znalazło opiekunów zainteresowanych adopcją odsyłamy do zapoznania się ze zdjęciami, które są dostępne na profilu schroniska na Facebooku.